Znowu jestem nad swoją wodą, tą, na którą się wybieram ciągle. Ciągle się wybieram, ciągle tu bywam. W nadziei, że karpia złowię. Już co, niektórzy stracili z moich widzów w nadzieję, ale nie ja. Ja nie jestem taki. Mój taki mały bałaganik, zaraz go tam poprzątam. Jeszcze muszę sobie zanętę wrzucić w łowisko. Wczoraj wrzuciłem tutaj wieczorem ze spombem takie prawie 2 kilo kulek proteinowych. Wieczorkiem tutaj podjechałem. Zarzucałem też tutaj, tam obok tych liści. No zobaczymy, postawię tam ten zestaw na jakąś godzinę, dwie pod wieczór. Zobaczymy, może coś się uda tam też. Może tam się uda coś złowić. Tam jakby jakaś ryba nawet pływała. Coś tam się dzieje, a pewnie to są te krasnopiórki małe. Dzisiaj pogoda troszkę inna, troszkę chłodniej, troszkę przyjemniej będzie, nie będzie tak piekło. To dla mnie to dużo, dużo lepiej, dużo fajniej. Słuchajcie, zawsze w stingach pozdrowionka wysyłam, no to tym razem wysyłam pozdrowionka do człowieka, którego nie znam, ale który bardzo często udziela się pod moimi filmami na tym drugim kanale, za co mu bardzo dziękuję. Kanał, który on prowadzi, znaczy to konto, które prowadzi na YouTubie, nosi nazwę Drake. No to Drake, do ciebie dzisiaj pozdrowionka idą. Trzymaj kciuki, chłopie, może w końcu ja złowię tego karpia. Jestem uparty, ja wiem, że jestem uparty. Czasami to jest głupie, bo nieraz tak jak śpiewali w jakiejś tam piosence, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. No ale ja jeszcze nie jestem zwycięzcą, więc dlaczego mam schodzić ze sceny? Trzeba działać dalej. Drake, do ciebie pozdrowienia. A wy wszyscy, którzy oglądacie moje filmy, moje stingi, trzymajcie kciuki. Jest dobrze. Ze zdrowiem, z chęciami, ze wszystkim. Może się uda jakiegoś karpia w tym roku złowić. A może też wpadnie na spinning jakiś piękny szczupak. Też się będę o to starał jesienią. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Tydydyt. Delikatnie to trzeba normalnie wyłączyć.